Czy po wydźwięku konferencji polutowej decyzji RPP można uznać, że obniżka stóp NBP w marcu jest przesądzona? A jeśli tak, to na jak dużą skalę redukcji stóp może zdecydować się Rada? I czy bardziej prawdopodobne jest takie jednorazowe dostosowanie, czy Rada rozłoży sobie to na przykład na dwa kroki? Wydaje mi się, że decyzja o obniżce stóp procentowych może nie jest w 100% tak przesądzona, ale na pewno bardzo prawdopodobna. Oczekujemy, że Rada zdecyduje się na obniżkę najpierw 25 punktów w marcu, a potem kolejne 25 na następnym posiedzeniu. Wydaje mi się, że obniżka o 50 punktów byłaby w ocenie Rady zbyt agresywna, biorąc pod uwagę skalę zamieszania na rynkach międzynarodowych. Biorąc pod uwagę te czynniki, jak wygląda w tej chwili rynkowa wycena przyszłych decyzji RPP i jaki wpływ na złotego mogą mieć jej kolejne ruchy? Generalnie inwestorzy wyceniają teraz trochę powyżej 50 punktów łącznie jeszcze obniżek. Wydaje mi się, że jeżeli Rada w którymś momencie da sygnał, że nie będzie tego więcej niż 50 punktów, będzie to z punktu widzenia złotego umiarkowanie pozytywne. Z kluczowego fragmentu komunikatu Rada usunęła zdanie dotyczące obaw o koniunkturę i spowolnienie gospodarcze. Czy oznacza to, że jedynym zmartwieniem RPP pozostaje obecnie deflacja? Jak długo mogą potrwać jeszcze spadki cen w Polsce? Generalnie usunięcie tego poka fragmentu pokazuje, że Rada mniej boi się o wzrost gospodarczy, co zresztą znajduje odzwierciedlenie w danych, chociażby o koniunkturze. A jeżeli chodzi o samą deflację, to podejrzewam, że ona potrwa no, jeszcze w drugim kwartale. Podejrzewam, że dołek deflacyjny już minęliśmy, natomiast zanim inflacja wróci do dodatnich poziomów potrzeba jeszcze miesięcy. W ostatnim czasie pojawiło się kilka silnych impulsów, które miały wpływ na kształtowanie się kursu złotego, jak na przykład decyzja Banku Centralnego Szwajcarii o uwolnieniu kursu franka i w konsekwencji osłabienie złotego, czy decyzja EBC o uruchomieniu skupu aktywów, po której złoto zaczął się umacniać. Obecnie na, tepa, na tapetę znów wraca temat Grecji. Czy obecnie można spodziewać Czego obecnie można spodziewać się, biorąc pod uwagę w miarę przewidywalne czynniki, jeśli chodzi o wycenę złotego w najbliższych tygodniach? Jeżeli chodzi o złotego, przynajmniej względem euro, to myślę, że Grecja będzie dostarczać jeszcze sporo napięć. Generalnie Grecja musi w tym miesiącu w zasadzie zakończyć w jakiś sposób negocjacje, jeżeli chodzi o nową transzę pomocy. No i widać, że będą to negocjacje trudne, czemu dawał wyraz już jakby EBC odmawiając przyjęcia greckich obligacji jako zabezpieczenie. Jeżeli chodzi o inne pary walutowe, to chyba najciekawsza sytuacja jest w tej chwili na walucie szwajcarskiej. Generalnie z doniesień prasowych z jednej szwajcarskich gazet wynika, że Bank Szwajcarii znowu ustanowił poziom interwencyjny, tylko taki nieoficjalny i na nieco niższym poziomie niż poprzedni. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to może się okazać, że frank znowu będzie dosyć stabilny w stosunku do złotego. A jeśli chodzi o tę parę euro, euro złoty, czy, um... znaczy, czy uruchomienie tego programu skupu aktywów będzie dużym zagrożeniem z punktu widzenia Rady, jeśli chodzi o umocnienie złotego? Myślę, że jest to tak traktowane, o ile Rada bezpośrednio pewnie nie będzie się odnosić do samej, że tak powiem, siły złotego, o tyle na pewno jest to argument, który wzmaga ryzyka deflacyjne. Umocnienie, jakie obserwowaliśmy, jest na tyle mocne, że jakby stwarza ryzyko przedłużania się deflacji, no i poza tym niektórzy członkowie Rady akcentowali, że ten proces może być kontynuowany.